Czasami właśnie warto wejść do sklepu z kwiatkami i już się pojawi jakiś kurwa pozytywny impuls. I właśnie tych kurwa pozytywnych impulsów tak bardzo kurwa jest nie potrzeba. Tylko wbijam taki przymulony, przygaszony. Aż ta biedna kobieta ze sklepu tak jakoś z uśmiechem podchodzi. Jest wszystko. Często mam wrażenie, że nie, nawet z policją tak miałem parę razy. Jak widzą, że zatrzymują kurde jakieś auto typu, gdzie za chwilę ktoś będzie się napinał czy cokolwiek, będzie cwaniakował i tak dalej. A tu dzień dobry kurde po buddyjsku, to od razu ludzie podchodzą fajniej. Taka obserwacja taka. I czasem lubię przypierdolić. Każdy z nas ma tutaj tak samo. Nic za darmo, więc na chuj ty chodzisz z tą nieprzyjazną jaźwą. Więc grunt to nawet w takich chwilach słabości. To nie chodzi o to, żeby się uśmiechać, być na siłę pozytywnym, bo mnie wkurwia takie pierdolenie, to bycie pozytywnym na siłę. Ale chodzi o to, że jak dzisiaj się obudziłem, znaczy obudziłem się już tak, leżałem w tym łóżku z takim bezwładem, że życie nie ma sensu, że kiedy już odstawiłem mojego wroga numer jeden, czyli powiedzmy zakłady bukmacherskie i staram się żyć jakoś normalnie, to znalazłem sobie, że też będę wiódł zdrowy, sportowy tryb życia. Wpierdala mi się jakieś kurwa, jakieś napady objadania się, gdzie nie mogę jak człowiek normalnie sobie prowadzić kurwa diety, tylko kurwa jakieś muszę wpierdolić raz na jakiś czas ze 2 kilo ciasta kurwa, bo inaczej nie wiem, będę się męczył i będę tego potrzebował. To jest w ogóle bez sensu kompletnie, że nie wstałem właśnie kurwa, tylko leżę na tym jebanym łóżku. Ogólnie w takim nastroju wszystko jest zjebane, nastolatki są zjebane, Częstochowa jest zjebana, BP jest zjebane, łóżko jest zjebane. Szkoda szczępić mojego zjebanego ryja, taka prawda. I jakby wtedy można, dwie opcje są, no albo się będziesz męczył z tymi myślami i przeważnie tak to trwa jakiś tam okres czasu. Albo zrobi się cokolwiek, żeby dać chociaż szansę, kurwa, temu, żeby się z tymi myślami nie męczyć, kurwa. Taka jest prawda. I cokolwiek, niech to będzie, jak tylko pojawi się ta myśl, którą właśnie wypowiedziałem, że możesz albo tu leżeć i męczyć się z tymi myślami, jakim kurwa śmieciem to nie jesteś. Kurwa, nawet jeżeli nie masz siły jakby wstać z tego łóżka, człowieczku, to kurwa z niego zrzuć się, po prostu spadnij, wiesz, tak jak glizda, kurwa, na dół. Jak zaboli, to może, że spadasz? Nie, tu już, że tak, to tu miałem kurwa skręcić. Ja pierdolę, jak zwykle. Kurwa, co za idiota. Narodowy polski idiota, kurwa. Ja mam to w piście, kurwa. Będę żył, kurwa, tak. Zjazd niezjechany. I będę się z samego siebie śmiał. Chuj, pojadę, nie wiem, nie jadę do Czech. Mamy bliżej do Czech. Właśnie z Biakiem się trzeba dzisiaj spotkać i z Szybą. Także dobrze sobie to przypomniałem. I kurwa miałem nie przekraczać prędkości powyżej 50, co za ciut, zapomniałem o tym. Bo mam do wygrania 15 litrów Jagermeistera. Więc kurwa sobie zwolnię i może mi się przypomnieć, co chciałem powiedzieć. Ale fajny taki monolog kurwa chaotyczny. Właśnie jak gadam, nawet od rzeczy kurwa, to przestaję myśleć o tym, co mnie męczy, kurwa, to jest warte odnotowania. A zatem. No, jak już się dojdzie myśl do głowy, że można się z tego łóżka zwlec, to należy to uczynić, wiadomo. I znowu trzeba podchodzić, kurwa, z akceptacją do tego, że być może wcale nam tam nie będzie lepiej na podłodze niż na łóżku, ale kurwa gorzej też nie, więc nie mamy w tym momencie już nic kurwa do stracenia. Bo
bo czy leżę na podłodze, czy leżę na łóżku i jest ten bezwład, który jest chyba najgorszym stanem, kurwa, gdzie po prostu nie ma, nie wiem, nie ma we mnie życia po prostu. Bo jak sobie myślę, jak jesteś, nie wiem, nawet w niewoli, a chcesz bardzo wyjść, to przynajmniej masz jakiś cel w życiu. Wiadomo, że może w końcu się ten, że może niewola to nie jest najlepszy. Chociaż nie, też, że masz jakiś cel, jakieś kurwa marzenia, cokolwiek i chciałbyś to zrobić i tak bardzo chciałbyś przejść do w jakimś celu, a jak leżysz tak kurwa i nic cię nie motywuje do jakiegokolwiek ruchu, to jest jedno z najgorszych, kurwa, jeden z najgorszych stanów, nie? No, więc nie masz nic do stracenia, czy będziesz leżał na podłodze, kurwa, czy będziesz leżał na, kurwa, łóżku zjebanym, czy zjebanej podłodze, bo tak jak mówię, wszystko jest zjebane, to... czy to jest? Nie, to nie jest Polska, dobra, policja. To kompletnie nie ma sensu. Dobra, zapomniałem, że w ogóle jadę w tym kierunku. Jadę, pojadę po Szczałkach, Ostrawa, Goryczki. Nie, kurwa, nie. Chuj, tu se zjadę. To nie mamy nic do stracenia, nie mam nic do stracenia, to już ustaliłem. I trzeba ruszyć, jeżeli jest jakiś, jesteśmy w tym bezwładzie i pojawi się myśl, że może gdzieś można, nie wiem, cokolwiek zrobić. Pierwszy, kurwa, ruch, zrobić to, bo to, tak jak mówię, nie ma się nic do stracenia. Musi być ten tok myślenia, tak mi się wydaje, zaprowadzony, że nie ma człowiek nic do stracenia, więc chuj, jaka to różnica. A tutaj, jak się zrobi ruch jakiś, to może coś zmieni, może coś zaświta. Tak jak się pani w kwiaciarni do mnie uśmiechła. Ona się nie uśmiechnęła, ona się uśmiechła. I też się jakoś uśmiechłem. Nazot. Wyszedłem, pożyczyłem miłego dnia. I sztos. I jest lepiej. Jest daleko od tego, co przez ostatni miesiąc byłem w takim stanie, że o, fajnie tu wszystko, nie ma w ogóle zagrożenia, że zaraz przyjebie na under rogów do meczu Tottenhamu, kurwa, tysięcy złotych, ani że wpierdolę 2 kilo ciasta, cokolwiek. A tutaj no nie powiem, że ta opcja jest daleka, bo ta opcja jest realna, ale jest o ten jeden jebany, zjebany kroczek dalej. I chyba good, nie? Chyba good. W sumie to gadanie do kamerki miało być zjebanej kamerki. Zjebane gadanie do zjebanej kamerki miało być zjebane. Ale w sumie tak jak przed chwilą podkreśliłem, to gadanie do samego siebie po to, żeby gadać. I prawdopodobnie nigdy mi się tego nie będzie chciało obejrzeć. Czyli jednak kłamie, bo wszyscy kurwa kłamią. Zapomniałem kurwa zobaczyć na trasę, czy mam jechać tu, czy tu. Chuj, pojadę tu. Chyba dobrze. Kurwa nie, źle pojechałem chyba. A może dobrze? To ja bym zjechał tamtą do Krakowa, jechał jak sobie do Katowic. Dobra, będzie chyba git. Ja. Chyba. Zaraz zobaczymy. Dobra. A to przestaję myśleć. Nawet te 15 minut tej gadki, kurwa, jest warte tego, żeby wprowadzić tego człowieka do parlamentu. Przestałem gadać i mi przyszedł McDonald, kurwa, do głowy. Albo jakieś inne zjebane gówno. Bez sensu. Kompletnie, konkretnie. Zadzwoniłem do mamy, żeby ten, się dowiedzieć, czy jest w Katowicach, ale wychodzi na to, że prawdopodobnie jest w kościele. Więc będę miał zjebane pół godziny nadmiaru nadwyżki czasowej. Co nie jest dobrym prognostykiem. Ale chuj. Zobaczmy. Może coś ojebie. Może coś nie ojebie. A też w takie dni po obiadaniu się, zwłaszcza kiedy są takie kurwa mocne chęci, żeby wyjść, żeby kurwa nie iść za ciosem. W złym tego słowa znaczeniu. Jest to, że chuj wie co robić, kurwa, a to jest w ogóle najgorsze, jak się nie wie, co się ma kurwa ze sobą zrobić i nie wiem, kurwa, czy mam nie jeść nic, kurwa, czy mam jeść chuj wie co, czy mam, właśnie chciałem powiedzieć, kurwa, jeść normalnie, ale chuj wie co to znaczy normalnie, kurwa, to mnie wkurwia. Dziękuję za uwagę, kurwa. Fajne jest nagrywanie do zjebanego, kurwa, zjebanej, kurwa, kamerki. Zawsze cię, kurwa, wysłucha, szmata. No, chuj.
Windows 7 też ma to. Gdzie jest ta granica, kurwa? Właśnie to jest problem, że mam ogromne trudności ze znajdowaniem granicy. Gdzie jest coś, że można sobie pozwolić, a tym, że sobie nie można pozwolić, bo nie wiem, wejdę do kogoś, na przykład teraz do mamy, bo jest Dzień Matki. Mam mnie poczęstuje ciastem czy coś. Nie znam, kurwa, nie zjeść. Bo co? Bo mam jej powiedzieć, że rzeczy, których nie zrozumie, tak jak 78,9% ludzi, jak nie więcej. A z drugiej strony, czemu jest to takie zjebane, że jak zjem jedno, to kurwa za chwilę pójdę w długą i zjem 47. Jest tylko na to jedno określenie, szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, to są w zasadzie dwa określenia, czyli jedno, chuj jak na to popatrzeć. Nie wiem nawet gdzie jadę teraz, bo kurwa nigdy nie byłem w tej części miasta, ale pojeżdżę sobie, chuj, zabiję czas, aj. Właśnie nie wiem gdzie jechać, ale ustawiłem się na prawym pasie. No wiadomo, że pojadę w prawo i nie muszę przynajmniej myśleć, kurwa, gdzie jechać, co robić, kurwa. I nie muszę szczępić ryja, no. Życie jest łatwe, kurwa, w takich momentach. Kurwa, na czerwonym przejechałem, ja pierdolę. Przejechałem, kurwa, na czerwonym. Gościu, ogarnij się, kurwa, ciężko będzie, ja pierdolę. Jestem niebezpieczny dla zjebanego, kurwa, społeczeństwa, no. Ja pierdolę, no. Kurwa mać. Dobra, wiem, że na tym rondziku... Nie wiem, czy tu w ogóle światła były, kurwa, nie było, a to wszystko w dupie, kurwa, w tym momencie już. Tu jest, dobra, tu są światła, więc poczekam na zielone. Bo będzie jechał tramwaj, a ja, kurwa, kocham tramwaje. O, pokażę, nie da się, ten czy da się? Nie da się, kurwa. Ale słychać. Już, kurwa, znamienne, jak się jadę spotkać z kimś, z rodziną. Jak jestem w zajebistej ostatnio, tak jak ostatnio byłem w zajebistej formie. Koszula, pięknie, cyk. Wyczesany, piękny, kurwa, no. Piękny, taki jesteś piękny, kurwo, jak to było w pewnym teledysku. A dzisiaj jest chujna. I nagle, kurwa, jadę... Prosto z łóżka, jak stałem, tak jadę i chuj. I taka faza. Smutne, ale prawdziwe. O, bolo. Dobrze, no sobie piwka wczoraj wziąć. Bym sobie ojebał, ale... Ale nie jest słodkie, więc niech spierdala. Szkoda gadać. Szkoda szczępić żyje. Ojebałem dwa zajebiście duże burgery z mamą sobie przy obiadku. Cóż, trochę podobnie sytuacja jak wczoraj z Bulusiem, jak sobie siedzieliśmy przed sklepem nocnym przy stoliku i wpierdalałem serniczki. Trwa w tym momencie jedzeniowy cuk z akompaniamentem akceptacji. I spoko jest. Nie ma czegoś, że kurwa, jak ja mogę jeść tyle, o coś tam, la. Nawet chciałem iść na deser jakiś, jak odprowadziłem mamę. Patrzę, bistro wegańskie, tam ciasta zazwyczaj dobre. Ogólnie w tych wegańskich przybytkach. Tak pomyślałem, że to jest idealne miejsce, jak zaczynam próbować coś się bawić. Z wideoblogiem, no to wegaństwo w sam raz, nie? Wchodzę, ale niestety nie było ciast, także chyba nie jestem jeszcze gotowy na to, żeby być weganem. A jestem też tak nabity, że na crossfit też nie pójdę dzisiaj, więc to może w dalszej fazie rozwoju. Bo nie decydujemy o tym, że mamy w sobie ogromne pokłady energii, czy że takie niezbyt ogromne pokłady energii. Po prostu żyjemy w akceptacji z tym, kim jesteśmy.
To chyba jest ten złoty środek, święty graal, jak zwał, tak zwał. Tak mi się wydaje tutaj w tym momencie, na ten czas. I wtedy jest w głowie dużo tej harmonii, że jestem w tym miejscu, bo jestem tym, kim jestem, nie? I po pierwsze nie staram się być kimś, kim nie jestem i wiecznie żyć w nieszczęściu, ponieważ wyznaczyłem sobie nierealne oczekiwania. Fajnie wyszło, że pokazuje nierealne w momencie, kiedy już tego kamera nie łapie, co bardzo fajnie pokazuje, że są one nierealne, tak? Tylko wyznaczać sobie oczekiwania, czy oczekiwania, wyznaczać sobie cele, które oddają to, jaki jest nasz potencjał, że tak powiem. I dlatego też wkurwiamy wszystkie grzesiaki, kurwa, czy inne pedały, kurwa, śmiecie pierdolone, które mówią, że ty możesz być kimś, kurwa, coś tam, ten i tak dalej. Kim jesteś? Kim jesteś? Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. Bycie na siłę pozytywnym mnie to wkurwia. Może nie wkurwia, ponieważ jestem Buddą. Ale gdybym nie był Buddą, to mnie w chuj wkurwiało. A tak po prostu nie podoba mi się to. Ponieważ to powoduje czasami nieszczęście. To, że jak ja sobie na przykład powiem, że kurde, nie wiem, cokolwiek, że mogę osiągnąć coś, czego tak naprawdę nie mogę osiągnąć, ponieważ moje ograniczenia mi na to nie pozwalają, to ja będę żył wiecznie w nieszczęściu, ponieważ pracuję, idę, to jest tak, wiesz, ślepa uliczka trochę, bo próbuję dojść, gdzie dokąd nigdy nie dojdę, że tak powiem. Tak bym to widział. Tak, czyli zagłębienie się w siebie, szukanie swojego potencjału, na tej podstawie, nie wiem, który palec, ale na tej podstawie wyznaczenie swoich celów i harmonijne dążenie do nich. Człowiek się nawpierdala z akceptacją i piękne wnioski wysnuwa. Coś pięknego. Życie ma sens. Lecę w odwiedziny do szpitala psychiatrycznego, a potem jak będę miał ochotę na jakieś ciastko albo 10, się zobaczy. To miał być koniec, ale mam postscriptum, ponieważ fajnie, że ogólnie jestem taki zrelaksowany i akceptuję to, że wszamałem tak dużo tysięcy kalorii naraz, znaczy naraz, w krótkim odstępie paru godzin w siebie. I że nie mam pretensji do samego siebie i tak dalej, i że to akceptuję i jestem Buddą ogólnie. A tak sobie pomyślałem, że kurde, wrócę na przykład prawdopodobnie w sobotę za 2 dni z rana na przykład. Będę chciał iść na siłkę. I tak zobaczę, że jednak forma jest gorsza, nie? I właśnie kluczowe jest to, żeby wtedy pamiętać o tym, że to też należy zaakceptować, że okej, taka jest konsekwencja czynów, które w danej sytuacji, mojej sytuacji, uznałem za słuszne, że po prostu akceptuję to, że mam ochotę się nawpierdalać i sobie się nawpierdalam i zabroń mi, prezesie, nie? I z tamtej, jak już będę w sobotę, w sytuacji, którą zaakceptuję, że jest sytuacja taka i taka, a nie inna, zastanowić się, jakie są realne, co jest realne w tym momencie, dokąd chcemy tak naprawdę dążyć. No nie będę, nie zamierzam już być mistrzem wagi ciężkiej w boksie, nie zamierzam pojechać na Mistrzostwa Świata, ani nawet na Paraolimpiadę. Sport jest po to, żebym się jarał czymś, że coś robię i jakby wykorzystuję swój potencjał w taki, a nie inny sposób, nie?
żebym wykorzystał swój potencjał w sposób adekwatny do niego, po prostu. I tak naprawdę pamiętam, jak sobie jakiś czas temu nagrałem swój taki 20-minutowy trening na brzuch. To było z 2 lata temu, powiedzmy, coś takiego. I sobie go później zobaczyłem, strasznie motywujące, ale fajnie, zapierdzielam, zrobię sobie zaraz kolejny trening, nie? I tak samo taka gadka, wydaje mi się, może się mylę, ale warto spróbować, nie mam nic do stracenia. Tak jak powiedziałem to parę godzin temu, nie mam nic do stracenia. A wydaje mi się, że może to zmotywować mnie do tego, że następnym razem, jak będę w sytuacji, kiedy jest ciężko i ciężko zaakceptować teraźniejszość, włączę se to i nie mówię, że uda się zaakceptować. Być może się będę męczył, bo tak naprawdę męka wynika z tego, że nie potrafię czegoś zaakceptować, nie? No, więc akceptacja tu jest kluczem. Być może się nie uda zaakceptować tego, ale na pewno są większe szanse na to, że się uda. Stawię kropkę. Kluczowe, żeby nie traktować akceptacji tego, co się dzieje, jako przyzwolenie na to, żeby robić rzeczy, których nie chcemy. Także to nie jest tak, że ja sobie teraz będę pozwalał, że mogę wpierdalać całe życie, ile chcę. Nie, kurwa. Tylko jak jest sytuacja taka, gdzie jestem, powiedzmy, emocjonalnie rozstrojony i męczyłbym się, zakazując sobie czegoś, a nie jest to jakaś kokaina, heroina czy cokolwiek. Dzień dobry. A od razu płacimy, tak, już sekundkę. A w ten sposób. O, proszę bardzo. Nie trzeba, pan. Dziękuję. Nie trzeba, naprawdę. Bo mi się nie przyda w żaden sposób. Będzie pan jeszcze raz wjeżdżał. Być może pan wyjedzie i wjedzie, to będzie. Dobra. Dziękuję uprzejmie. Zapomniałem, o czym mówiłem, ale dobrze, że sobie nagrałem, bo sobie przewinę, sprawdzę i jeszcze raz rozpocznę temat. Właśnie to w tym momencie zrobię. Także tego, warto, żeby ta akceptacja nie była przyzwoleniem na to, żeby robić rzeczy, których tak naprawdę nie chcemy robić. A zatem... Zatem... Dzień dobry. Strasznie mnie lubią w tym psychiatryku. Nie to co w bistro wegańskim, gdzie nawet kurwa ciasta dla mnie nie mieli, dla mnie pizdy jebane pierdolone w dupę kurwa 13 razy dziennie przez karakana. Szkoda gadać. Szkoda szczępić ryja. Prawda. Good morning. Relacja z Cugu. A w zasadzie outro Cugu. To samo co wczoraj. Pamiętajmy, że trzeba przekręcić silnik, żeby ruszyć samochód. Taka prawda. Jadymy. Wczoraj wieczorem wpierdalając kolejne tam żarcie. A były to konkretnie ciasteczka i jakieś inne syfiaste żarcie z pipi. I tak jeszcze biorąc coś tam na dobitkę do domu i tak w domu sobie... Nie, w domu już nie jadłem, nie. W pipi sobie usiadłem przy stoliku. W takiej zaprzyjaźnionej stacji, gdzie wszyscy mnie kochają, a ja ich kocham również na zot. I w atmosferze miłości i akceptacji Cug był tak pięknie złagodzony. Ta bitna kobita też. Gdzie pan to wszystko mieści? Ile pan może tego jeść? No i tak zjadłem to wszystko i tak ostatnią rzecz zjadłem i czuję, że miałem to wiele razy w zakładach, że po tym ostatnim zakładzie, na przykład przegranym, już czuję, że to jest to, koniec. Jest takie poczucie dna. Nie do końca dna w sensie, że dno w takim zwykłym znaczeniu, ale dno w sensie takim, że już czuję, że to jest ten moment, że
że ta potrzeba ulżenia sobie już została w pełni zaspokojona i teraz jest się od czego odbić. Dokładnie to poczułem. Wstaję dzisiaj ranko. Szczęśliwy, że po prostu już wyszedłem z tej męki. Dzisiaj sobie robię post. Nie będę ujadł nic, kurwa, kompletnie, kurwa, nic. I wracam na właściwy tor. Jest sztos, nie? I wiem, że za jakiś czas, z powodu pewnych niedoborów w moim zjebanym mózgu, lecz nie, dzisiaj już mój mózg nie jest zjebany. Dzisiaj mam miłość do swojego mózgu. Dzisiaj już jest pięknie. Znowu przyjdzie ochota na to, żebym musiał wpierdalać jak dzika świnia. Kochana dzika świnia, bo dzisiaj nawet mam miłość do dzikich świn. Nie no. Co nie? I jest okej, nie? Jakby to było coś innego, żebym zabijał ludzi albo... nie wiem... gwałcił starych emerytów. To pewnie by to było nie okej i bym sobie na to nie pozwolił, nie? Albo gdybym... O, kurwa, gdybym. Nie ma gdybym, bo... jest ogromna chęć na pewno we mnie dalej, żeby uprawiać bardzo wysoki hazard. No to sobie na to nie pozwalam. I zastanawiam się, co jest realne i robię coś innego, co nie? No, natomiast wiem, że to znowu przyjdzie i spokoj, sobie wiem, jak z tym poradzić, nie? No. Więc wracam na właściwe tory. Jadę teraz opowiedzieć o tym Lady Psycho. Pewnie sobie myśli, że trzeci dzień wpierdalam z rzędu. Ale o nie, Lady Psycho! Zasady przede wszystkim. Nie wpierdalam trzech dni z rzędu, a to by właśnie był ten trzeci. Więc... a? Dokończ sobie. Coś tam z bólem wątroby wyrażam sprzeciw. Tak to leciało. Chyba tak, jak się nie mylę. Odpal Rap Geniusa duszy. No, to tyle. Nara, kurwa! Ja, o nie, Lady Psycho, zasady przede wszystkim.